Jeżdżąc po Mazurach i tańcząc z garami, spotykam fantastycznych ludzi. Dzisiaj jestem w Osiniaku Piotrowo. Przed nami gospodarze Ania i Ryszard Bugnaccy. Dzisiejsza zupa, pani Aniu, to? Barszcz ukraiński. Haha, ale ja wiem, że ten barszcz ukraiński będzie pomarańczowy, a nie? A nie, jak to? Przecież barszcz ukraiński jest czerwony, tak jak moja bluzka. Tak, tak, u nas w Polsce, ale na Ukrainie wcale tak nie jest. Pomarańczowy kolor otrzymujemy przez to, że dajemy dużo pomidorów. Wiem, że najsmaczniejszy wywar do tej zupy to jest mięsny. Jaki dzisiaj zaproponujemy? Ja proponowałabym żeberka, wywar żeberek. Czyli gotujemy zwykle, ten tak. Wywar i teraz następny sekret tego barszczu ukraińskiego jest to, że praktycznie wszystkie składniki są przygotowywane osobno. Co pani robi, pani Aniu? Zaparzam pomidorki, żeby zdjąć skórkę. Ja tu uwielbiam takie pomidory prosto z grządki. A te są pomarańczowe, są bardzo smaczne. Właśnie czuję. Pomidory pięknie obrane ze skóry zostają pokrojone w kostkę, bo będziemy je podduszać niedługo z cebulą i z łodygami botwinki. Liście też zostaną zużyte, tylko że liście idą na sam koniec. Ziemniaki z białą kapustą już w zasadzie dochodzą. Mam rozgrzany na patelni olej, łodygi naszego buraka liściowego, pomidorki, potem do gara i na sam koniec, bo czosnek idzie jeszcze na patelnię, żeby nam się nie przysmażył. I na sam koniec idzie burak, czyli liść bez łodygi. I śmietanka. Śmietanka. Tak? Podkwasimy troszeczkę delikatnie cytryną i później już na talerzu troszeczkę koperku. I teraz pan Piotr dodaje resztę botwiny do barszczu, który już pracuje. Dosłownie na kilka minut. I wcale nie trzeba go podawać ani z jajkiem, ani z białą fasolą, dlatego że podamy go z mięsem, na którym robiliśmy wywar. Barszcz ukraiński. Przygotowujemy wywar na żeberkach z warzywami. Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki i pokrojoną kapustę. Pomidory zaparzamy, ściągamy skórę i kroimy w kostkę. Łodygi buraka naciowego drobno kroimy. Cebulę kroimy w kostkę. Na rozgrzanym oleju podsmażamy cebulę, łodygi buraka liściowego, a na koniec dodajemy pomidory i drobno posiekany czosnek. Podsmażone warzywa wrzucamy do wywaru, a po kilku minutach dodajemy drobno pokrojone liście buraka. Śmietanę mieszamy z odrobiną wywaru, zakwaszamy cytryną lub octem jabłkowym, a następnie dodajemy do zupy. Podajemy z posiekanym koperkiem.